Witam Państwa w studio Polskiej Telewizji Regionalnej. Nazywam się Natalia Barańska i zapraszam na magazyn miejski. Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie wygrało wybory samorządowe do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, uzyskując prawie 52% głosów wyborców w naszym regionie. W przeliczeniu na mandaty na Podkarpaciu PiS zdobyło 21 mandatów, Koalicja Obywatelska 6, Trzecia Droga 4, a Konfederacja i bezpartyjni samorządowcy 2. Stefan Bieszczad, kandydat z naszego regionu, startujący z 5 miejsca na liście, otrzymał aż 11 279 głosów wyborców. To zdecydowanie kolejny bardzo dobry wynik i ogromne poparcie, jakim został obdarzony Stefan Bieszczad. W rozmowie z reporterami Polskiej Telewizji Regionalnej PTVR Stefan Bieszczad, dziękując za oddane głosy, podkreślał, że tak duże zaufanie jest dla niego motywacją do dalszej pracy na rzecz mieszkańców naszego regionu, ale też ogromnym wyzwaniem i zobowiązaniem w stosunku do wyborców, którzy na niego głosowali. Szanowni Państwo, kilkanaście dni temu stawałem przed Państwem z moją ofertą wyborczą jako kandydat na radnego do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. I dzisiaj staję ponownie po to, żeby przekazać, żeby powiedzieć, że dzięki Państwa głosom, dzięki Państwa głosom naszego powiatu, głównie to ponad 11 tysięcy głosów, ten mandat uzyskałem. I w tym miejscu informuję, przekazuję, że postaram się nie zawieść nadziei, którą Państwo we mnie pokładaliście i pokładacie. I również to, że jestem w dobrej drużynie, skutecznej drużynie. I tak jak do tej pory, postaram się, aby ten kapitał nie zmarnować. I na tą okoliczność wszystkim Państwu, którzy uczestniczyli w wyborach, a w sposób szczególny, którzy oddali na mnie głos, bardzo dziękuję. Podkarpacie to faktycznie jest region o takiej ugruntowanej postawie konserwatywnej. I stąd się bierze, że wynik Prawa i Sprawiedliwości właśnie na Podkarpaciu, w powiecie dębickim, ma takie znaczenie dla ludzi i taki wynik. Myślę, że to właśnie głównie ta postawa propatriotyczna, patriotyczna generalnie wskazała na to, że taki jest właśnie wynik wyboru. Stefan Bieszczad w nowej kadencji Sejmiku zamierza kontynuować działania na rzecz Podkarpacia, skupiając się na inicjatywach kluczowych dla zwiększenia potencjału lokalnych powiatów i poprawy jakości życia mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji związanych ze służbą zdrowia, rozbudową lotniska w Jasionce oraz projektów w ramach infrastruktury drogowej, które najbardziej potrzebne są dla dalszego rozwoju naszego regionu. Mateusz Kutrzeba, kandydat na burmistrza Dębicy, zorganizował konferencję prasową, w której udział wzięli Adam Pieniążek, wójt elekt gminy Dębica oraz Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego, i wspólnie zapowiedzieli utworzenie schroniska dla zwierząt w Podgrodziu. Postanowiliśmy z panem wójtem, tutaj po konsultacji z panem starostą, że powinno na terenie powiatu dębickiego, na terenie gminy Dębica, powstać profesjonalne schronisko dla psów i kotów. Zrobiliśmy to po konsultacji z przedstawicielkami fundacji Psi Azylek. Panie pogratulowały nam tego pomysłu, powiedziały, że chętnie się w niego również zaangażują. W związku z tym utwierdziliśmy się w tym przekonaniu, że takie miejsce na terenie powiatu dębickiego powinno powstać. Mamy coraz więcej problemów z bezdomnymi zwierzętami i plan minimum jest taki, żeby było to schronisko prowadzone przez gminę i przez miasto. Natomiast będziemy chcieli zachęcić wszystkich wójtów z terenu powiatu dębickiego, żeby włączyli się w ten projekt i żeby zdecydowali się współfinansować. Wiemy, jak to zrobić, wiemy, jak to sfinansować, bo ten pomysł, ta koncepcja już się kiedyś narodziła. Niestety nastąpiły pewne problemy i blokady ze strony władz gminy Dębica, żeby ten projekt zrealizować. Ponadto, jeżeli chodzi o miasto, to jestem przekonany i uważam, dlatego też spotykamy się w tym miejscu, że takich miejsc jak to powinno powstać na terenie miasta Dębicy więcej, przy naszych osiedlach, żeby mieszkańcy ze swoimi pupilami po prostu mieli gdzie spędzać wolny czas.
i utwierdziłem się w przekonaniu i wiem, że w budżecie miasta Dębicy powinny znaleźć się większe środki na kastrację i sterylizację zwierząt bezdomnych, żeby po prostu tym problemom związanym z tą kwestią zapobiegać wcześniej. Natomiast o naszych mniejszych braci musimy zadbać wspólnie. Możemy to zrobić własnymi siłami i uważam, że jest to świetny pomysł. I no taki, tak duży powiat jak powiat dębicki z tak wieloma gminami po prostu musi wreszcie mieć nowoczesne schronisko z prawdziwego zdarzenia. Szanowni Państwo, ja tylko przypomnę tak historycznie, bo 5 lat temu, kiedy objąłem funkcję wicestarosty, chciałem jeszcze, to było tuż po wyborach samorządowych 2018 roku, kiedy właśnie jeszcze przytulisko było w Zawadzie w gminie Dębica, potem zostało przeniesione do Podgrodzia i spotkałem się ze wszystkimi samorządowcami z terenu razem ze starostą. Zorganizowaliśmy spotkanie, żeby właśnie utworzyć powiatowe schronisko dla zwierząt. We współpracy właśnie z fundacją, z paniami z fundacji pojechaliśmy również do Rzeszowa, żeby zobaczyć, jak funkcjonuje profesjonalne, porządnie zorganizowane schronisko, które obsługuje cały powiat rzeszowski. Spotkaliśmy się z panią prezes tamtejszego stowarzyszenia, która to prowadzi. Udzieliła nam cennych wskazówek, cennych rad, jak można to zrobić tutaj u nas w powiecie. I ten pomysł był, bardzo pozytywnie przyjęty przez praktycznie większość samorządowców. Wtedy akurat gmina Dębica tutaj nie była chętna utworzenia takiego schroniska na terenie powiatu, na terenie gminy akurat wtedy, bo rozmawialiśmy o Podgrodziu. Mam nadzieję, że po, myślę, 6-7 maja, kiedy będę już zaprzysiężonym wójtem gminy Dębica, będę robił wszystko, żeby właśnie wspólnie tutaj z miastem na początek, a potem myślę, że zaprosimy pozostałe gminy do współpracy i powiat również, żeby wybudować schronisko dla zwierząt w powiecie dębickim z prawdziwego zdarzenia. Są ludzie z sercem, tak jak panie z fundacji, które zajmują się tym profesjonalnie od wielu, wielu lat, wiedzą jak to robić, mają serce do zwierząt i ten potencjał i tą ich energię i zaangażowanie będzie można spożytkować w takim profesjonalnym i dobrym miejscu. Także mam nadzieję, że jeżeli tylko pan Mateusz Kuczeba zostanie burmistrzem miasta Dębicy, to tutaj wspólnie osiągniemy ten efekt synergii, żeby zaopiekować się bezdomnymi zwierzętami nie tylko na terenie miasta, na terenie gminy Dębica, ale również na terenie całego powiatu. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu dębickiego, psy, koty, zwierzęta domowe to nieodłączny towarzysz człowieka i najlepiej, żeby oczywiście żadnych schronisk być nie musiało, ale różne sytuacje życiowe się zdarzają. Nie zawsze bezdomność psa czy kota wynika ze złej woli właściciela, często wynika z sytuacji życiowej. Społeczeństwo coraz bardziej się starzeje, młodzież czy rodziny są rozrzucone już teraz po całym świecie. Często nie ma osoba starsza, nikogo tutaj blisko, więc żyje z tym swoim towarzyszem, przyjacielem długie, długie lata, a później jest problem. I ten problem rozwiązują oczywiście schroniska, które są i funkcjonują. Natomiast różna jakość jest tych schronisk, różny sposób ich funkcjonowania. I myślę, że mamy tak nowoczesny powiat już i naprawdę inwestujemy dużo pieniędzy w infrastrukturę drogową, chodnikową. Mam tu na myśli nie powiat jako samorząd, ale powiat jako skupisko czy zbiór 7 gmin i samego samorządu powiatu. Że czas rzeczywiście, żeby poważnie i w sposób odpowiedzialny i taki nowoczesny i profesjonalny zadbać o los tych zwierząt. Oczywiście w pierwszej kolejności mam nadzieję, że będziemy się starać o to, żeby te psy czy koty jak najkrócej przebywały w tym schronisku, tak czy inaczej. Sam jestem szczęśliwym posiadaczem swojego psa ukochanego, który już jest u nas prawie 10 lat i zabraliśmy go właśnie ze schroniska. Ostatnio miałem przyjemność z moją mamą też psa ze schroniska wziąć i oba te psy to są naprawdę po prostu wierni przyjaciele naszej rodziny. I trzeba do tego podejść, szanowni Państwo, naprawdę profesjonalnie. Dziękuję Mateuszowi, dziękuję bardzo Adamowi. Brałem udział oczywiście w tych rozmowach i w tych spotkaniach i w tym takim jakby w tej na miejscu już, nie kontroli, ale w tym takiej poglądowym spotkaniu, jak wygląda to schronisko w Rzeszowie. Naprawdę pełen profesjonalizm. Myślę, że wszystkie gminy razem wzięte i powiat stać na to,
żeby takie schronisko z prawdziwego zdarzenia zbudować, żeby było ono oczywiście nieszkodliwe dla otoczenia, mam na myśli mieszkańców, hałas, który na pewno powstaje przy takim zbiorowości psów, szczególnie psów, kotów oczywiście nieco mniej. I myślę, że to jest coś, co powinniśmy również bezzwłocznie zrobić i się o to zatroszczyć. Mateusz Kutrzeba oczywiście ze mną o tym rozmawiał, nie dziś, tylko dużo wcześniej. Jak wspomniałem, z Adamem Pieniążkiem z racji naszej współpracy pięcioletniej w Starostwie Powiatowym mieliśmy też okazję o tym rozmawiać. Jest to obowiązek gminy, na której terenie oczywiście taki kot czy pies zostanie znaleziony, ale myślę, że naprawdę dobrym rozwiązaniem, ale też obniżającym koszty. No jednak czym innym jest utrzymywanie jednego schroniska w jednym miejscu. Szanowni Państwo, bardzo proszę, żebyście 21 kwietnia wybrali właśnie tą koncepcję. Jeśli leży Wam na sercu troska o zwierzęta, psy i koty, to my tutaj razem w trójkę, ale myślę, że w szerszym gronie po wyborach gwarantujemy poprawę tego losu. Wszystkie zwierzęta w schronisku będą miały zapewnioną profesjonalną opiekę weterynaryjną. Robert Moskal, kandydat na wójta gminy Żyraków, otrzymał oficjalne poparcie Elżbiety Drąg, która ubiegała się o fotel wójta gminy Żyraków. Otrzymała trzeci wynik w pierwszej turze wyborów samorządowych i to Robert Moskal powalczy z Markiem Rączką o fotel wójta gminy Żyraków. Kandydat na włodarza podkreślał, że jest szansa na przyspieszenie rozwoju w gminie Żyraków, kiedy będą działać wspólnie. Witamy serdecznie wszystkich mieszkańców naszej gminy. Dzisiaj jest ważny dzień. Dzień, który wyznacza nowe drogi dla rozwoju naszej gminy. Wspólnie z panią Elżbietą postanowiliśmy pójść do wyborów. Oceniliśmy szanse rozwojowe naszej gminy. Stwierdziliśmy, że razem, wspólnie, ale przede wszystkim z państwem jest szansa na przyspieszenie rozwoju. Dynamiczny rozwój. Rozwój nie tylko przedsiębiorczości, ale przede wszystkim nie tylko nauki i oświaty, ale także rozwój wszystkich sfer życia mieszkańców pozwoli nam na stworzenie w naszej gminie warunków przyjaznych do mieszkania, do rozwoju. Chcemy, aby tą szansę wykorzystać. To dzisiaj jest historyczna chwila i mam nadzieję, że ona zaowocuje sukcesem 21 kwietnia. Liczymy na Państwa poparcie, liczymy na Państwa głosy. Jesteśmy przekonani, że program, który był stworzony przez wiele miesięcy, odzwierciedla Państwa oczekiwania i potrzeby. Będziemy się koncentrować na tym, aby go realizować. Ale to nie jest koniec naszej drogi. Będziemy go w dalszym ciągu rozwijać. I dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy, żeby powiedzieć sobie i tu przed Państwem, powiedzieć, że razem, wspólnie na tej drodze możemy wiele dobrego uczynić. Pani Elu, dziękuję za to, że zechciała Pani razem z nami, nasze komitety się połączyły, razem z nami widzieć szansę na rozwój, dynamiczny rozwój naszej gminy. Szanowni Państwo, po konsultacjach z moim komitetem Elżbiety Drąg Otwarci na Zmiany, jak również z opinią społeczną, postanowiłam w drugiej turze poprzeć tutaj Roberta Moskala na wójta gminy Żyraków. Jest to szansa na rozwój gminy, szansa na rozmowy z państwem, szansa na integrację społeczną, dialog, współpracę razem dla Was, dla gminy. Zawsze będziemy blisko Państwa, bo to jest nasz wyznacznik. Każdy człowiek ma takie same szanse. Chcemy wydobywać to, co najlepszego. Wierzymy, że Państwo też tego oczekują. Będziemy zawsze otwarci na Wasze potrzeby, ale będziemy również z rozwagą wsłuchiwać się w Wasz głos, bo Wasz głos dzisiaj jest najważniejszy. Ale Wasz głos będzie ważny w każdym dniu naszej kadencji. Mam nadzieję, że zezwolicie nam Państwo na to, aby realizować program, który jest programem prorozwojowym. Mam nadzieję, że razem z Państwem tego dokonamy. Mam nadzieję, że po 21 kwietnia to będzie dopiero początek drogi, która pozwoli na dynamiczny rozwój. To Państwo zdecydujecie i to od Państwa zależy, jak nasza gmina będzie wyglądać. My jesteśmy gotowi, my jesteśmy otwarci. My idziemy na służbę do Państwa. Z pokorą,
i nisko się kłaniamy dzisiaj, jutro i w każdym dniu, miejmy nadzieję, szczęśliwej dla nas kadencji. Zapewniamy Państwa, że ta nasza deklaracja, która tutaj pada o współpracy, będzie kontynuowana. Nie zawiedziemy Państwa, czekamy na Państwa w urzędzie, jesteśmy otwarci. My program przedstawiliśmy, ale ten program to dopiero początek. Liczymy i oczekujemy, że Państwo się z nami zaangażują w tworzenie jeszcze lepszego, jeszcze doskonalszego programu. Program jest uwarunkowany od wielu czynników. Widzimy, jak świat przyspiesza. Widzimy nowe powstające nowe technologie. Chcemy aktywnie w tym uczestniczyć. Mamy wiele obszarów bardzo ciekawych. Chcemy z Państwem realizować. Od rozwoju dzieci, młodzieży, po tworzenie startupów i stworzenie warunków korzystnych dla rozwoju firm. Ela mnie przekonała. Ela mnie przekonała, że razem możemy wspólnie stworzyć bardzo dobry zespół służący Wam, drodzy mieszkańcy. Bo to Wy jesteście w tym najważniejsi i zawsze będziecie dla nas najważniejsi. I zawsze tak żeśmy podchodzili w swoim życiu dotychczasowym. Nie zmienimy tego. Nie zmienimy tego. Zawsze z uwagą będziemy się wsłuchiwać w głos każdego z Was. Zawsze z uwagą, ale i z ogromnym szacunkiem będziemy podchodzić i traktować każdego człowieka. To, co nas wyróżnia, to człowieczeństwo. To, co nas wyróżnia, to rozwój. To, co nas wyróżnia, to szacunek. Tym się mamy darzyć. Nie patrzmy na przekonania, na poglądy takie czy inne. Niech nas wyróżnia człowieczeństwo. I tu apeluję z tego miejsca. Bądźmy dla siebie życzliwi, bądźmy na siebie otwarci. Stwórzmy nową rzeczywistość. Stwórzmy rzeczywistość opartą o poszanowanie, wzajemny szacunek. Apeluję tutaj również i do wyborców pana Marka Rączki. Zaufajcie nam. Ten program jest również ukierunkowany dla was, dla waszych dzieci, dla waszych rodziców. To wy dzisiaj również zadecydujecie i podejmiecie tą decyzję. My jesteśmy otwarci i z pokorą idziemy i pukamy do każdego domu, do każdego z was i gwarantujemy, że nikogo nie zostawimy. Z szacunkiem odnosimy się do wyborców, również pana Marka Rączki. Naszych wyborców prosimy o to, aby zechcieli uczestniczyć w drugiej turze i aby zaufali nam po raz kolejny i oddali na nas głos. Drodzy Państwo, proszę Was wszystkich i każdego z osobna o poparcie i zagłosowanie na pana Roberta Moskala w wyborach 21 kwietnia 2024 roku. Idziemy razem dla nas wszystkich, dla naszej gminy. Pozdrawiamy i do zobaczenia. Elżbieta Drąg zaapelowała do mieszkańców o to, aby poszli do wyborów w dniu 21 kwietnia. Szanowni Państwo, zapraszam Was wszystkich i każdego z osobna, a szczególnie tych, którzy nie uczestniczyli w obecnych wyborach, aby poszli 21 kwietnia na wybory i zagłosowali na pana Roberta Moskala. Pójście do wyborów jest drogą do zmiany. Do zmiany, którą my proponujemy. Robert Moskal podziękował Elżbiecie Drąg za poparcie jego kandydatury na wójta gminy Żyraków. Ma być rozkład MKS, opłaty za parking, repertuar, kina, imprezy. Będzie można szybciej porozumieć się z radnymi i władzami miasta o tym, gdzie znajdują się dzikie wysypiska i która ulica ma być wyremontowana. O idei Smart City poinformowali na konferencji prasowej Grzegorz Krycki, kandydat na burmistrza Dębicy, i Piotr Michoń, radny miasta Dębica. Jednym z naszych punktów, które mamy w swoim programie, jest Dębica przyszłości, miasto przyszłości, miasto inwestycji i rozwoju. My nie mówimy, że coś zrobimy, my działamy już. Chcemy pokazać, że mamy aplikację, tak jak Rzeszów kiedyś już to rozpoczął, żeby wszystko stało się w jednym miejscu. Pokazujemy Państwu, że my się bierzemy do pracy, odkąd radni zostali wybrani, i działamy. Ta strona jest już aktywna pod adresem zmieniamydębice.pl i główną częścią jest tak zwana mapa zmian. Mamy pomysł na to, aby zaangażować wszystkich mieszkańców
do pracy na rzecz miasta. Dlatego powstała strona Zmieniamy Dębice. Strona Zmieniamy Dębice to strona, na której każdy mieszkaniec może wysłać do nas, do naszej ósemki, do naszych radnych, informacje o tym, że gdzieś jest dziurawy chodnik, że gdzieś powinien powstać plac zabaw, że gdzieś jest niebezpieczne przejście dla pieszych, że gdzieś są zaniedbane tereny zielone, że gdzieś jest dziki parking, gdzie na trawniku parkują samochody. Mieszkańcy nas informują, my działamy. Jeżeli, gdy burmistrzem będzie Grzegorz, to te działania będą jeszcze bardziej skuteczne, więc liczymy na to, że w drugiej turze państwo postawią na Grzegorza. Jak podkreślał podczas konferencji Grzegorz Krycki, chcą korzystać z doświadczenia Rzeszowa i jego innowacyjnego Urban Labu, aby wprowadzić miasto w erę nowoczesnych technologii i informatyzacji. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Się z Państwem żegnam. Życzę miłego dnia. Do zobaczenia.